Cześć wszystkim, no point 7, jeszcze ciąg Kamayui. Narobiło się eventów. Ale co najważniejsze, narobiło się nowej rzeczy. Fort Extension. Zobaczcie. Nowe rzeczy do obrony. Massive Potion. A zróbmy jeden dla Becky. Silver Key, tak, potrzebujemy jeszcze trochę Pearl Stone do tego. Lodowy miecz, znaczy młot. Chyba się przyda. Sanctuary Bow. Angel Feather. Okej. To by nam skasowało nasz ziemisty łuk, ale... I snipe. Nieźle. Dobra, na razie weźmy to. Tego może nie róbmy. Przynajmniej póki co. Może coś ciekawszego będzie. Problem jest z tym czarem. Ten czar nie jest tak jak pozostałe czary, że można nim... Tak jak to zupgrade'ujemy, to nie jest taki czar, co można używać podczas ataku, tylko to jest obszarówka z cooldownem. Więc ta książka tam jest mało przydatna. Ale za to to się przydaje. Dobra, coś jeszcze możemy zrobić? Brakowało nam Holly na smoku. Chociaż ma strasznie małe obrażenia. Agony Rope. To jest chyba przeklęte. Nie. Ma minus 20 evasion, dużo resistance i resurrect 1. A, zróbmy. Dobra, coś jeszcze możemy zrobić? Parę tych rzeczy. A, mamy również ciekawe budynki. Monster Laboratory. Magic Skill Damage plus 2. Fajne. Harvest Yield plus 1. Z Harvesta bardzo rzadko są jakieś potrzebne przedmioty. Mining się bardzo często przydaje, ale Harvest... Exchange Shop to już mieliśmy wcześniej. Arena. Physical Skill Damage plus 2. Bardzo się przyda. Tal Ashen House. To również się przyda, tylko potrzebujemy trochę Refined Clay. Dobra, ale tak, wróćmy. Fort Extension. To jest najważniejsze. Dobra. Resztę rzeczy będę musiał trochę pofarmić. Angel Feather. Nie chcę tego zużywać, bo to przyda się pewnie do czegoś bardziej przydatnych. Attack Fear. Barrier Axis. Pearl Steel. Twin Win. Dolls. Remus Stone. To jest coś, z czym będziemy mieli problem. Rock Doll. Dużo ciekawych rzeczy. Do wielu z nich potrzebujemy Pearl Steel. A momencik. Co z tym Myrtle Axis Bow? Insect Claw nam brakuje. No, trudno. Dobra, coś tam się zmieści nam. Całe trzy miejsca odblokowaliśmy. Kolejny upgrade będzie fajniejszy, bo chyba tutaj większość tego miejsca się odblokuje i tam będzie naprawdę dużo miejsca na wrzucenie nowej informacji jakiejś. Ale na razie tak, na razie to zostawmy. Dobra, jeszcze jedna rzecz, treningi. Łapaliśmy sporo aniołków. Nie tyle, ile bym chciał. O, na przykład tobie możemy, za aniołki możemy dać ci Prevail 2. Ale to mniejsza o to. Na razie mamy ważniejsze rzeczy. Resistance plus 3. Podczas ostatniej walki brak resistance bardzo nas bolała.
Będziemy musieli nałapać mnóstwo tych małych aniołków. Dużych troszkę też. I popodnosić resistance naszym Yuiki. Dobra, ty sobie dziabnij już, skoro już możesz. Tak, już to lepiej wygląda. Tak, to będzie dużo farmina. Nie wiem na ile. Na ile z tego będzie chciało mi się robić, ile będę miał czas. Wiecie co? Chyba na razie polecimy na tym, co mamy. Do końca sierpnia. Ponieważ tak, kończy nam się czas. Nie zdążę przejść tego do końca sierpnia. Miałem nadzieję, że zdążę, ale okazało się, że jednak nie. Więc na razie polecimy na tym, co mamy. Będę nagrywał do końca sierpnia. I zobaczymy, jak uda nam się dojść. We wrześniu zrobię jakoś. Tak, może jakoś przerwę krótką i po farmie, że porządnie, żeby wyszkolić wszystkie jujki do takiego poziomu, do którego będziemy mogli, tak, mieli wszystko, co możemy, i pobudować wszystkie bronie z warsztatu. No teraz mamy całą masę różnych broni, ale cała z nich wymaga jakichś ciężko dostępnych składników. Tak. Właśnie, czy sprzedajesz Pearl Steel? Nie. Albo Nea Steel sprzedaje. Pearl Steel jeszcze nie sprzedajesz. Będzie to sprzedawał w przyszłości. To również dobry argument przed tym, żeby wstrzymać się na razie z farmieniem. Niektóre rzeczy później będziemy mogli kupić dosyć prosto u niego. Ma coś na sprzedaż? Goldust. Jeden tylko. Dobra. Podpalajmy eventy, tylko tak, zapisujmy często. Te eventy raczej nie powinny nic złego odpalić, ale ten u Fii zobaczymy. Dobra. Nawet z niczym. O, właśnie. Ja smutna, nie może kogoś zaprosić do swojego haremu. A może raczej ktoś stawia opór. Tak, to jest harem Fii. Może się wydawać, że to jest harem Avaro. Ale to jest mylna opinia. Fia tutaj wszystkim rządzi.
長を否定するつもりはないが、それはどうだろうか。もしなすとれにゃ lubi。ここに移り住む目的を堂々と監視するためにと言っていた。もしかすると、我らと親しくする気がないのかもしれない。Toż powiedziała do Avaro, że chce być przyjaciółmi. Obstawiajcie teraz. Czy Mikszuana nas nie lubi? Czy boi się, że będzie musiała nas zabić? Czy po prostu nie potrafi gadać z ludźmi? No to ciekawe, kto ma się tym zająć. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra, to może przejdźmy od razu Mikszuany, skoro już jesteśmy w temacie. Generalnie co się teraz wydarzyło? Ekipa jadła obiadzik i wszyscy się cieszyli, był dobry obiadzik. Ale się zastanowili, że Mikszuany nie ma z nimi. I potem powiedzieli, że tak, że w sumie nikt nie ma kontaktu z Mikszuaną. Że czasami widują ją, jak się patrzy na ludzi, ale jak próbują do niej coś zagadać, to znika. I generalnie dziwnie się zachowuje. Nie wiadomo o co chodzi. Część się boi, że po prostu ich nie lubi. Że ich tylko obserwuje, bo jest tutaj, ma tutaj obowiązek. A Fia stwierdziła, że w sumie nie wiadomo. Dopóki się nie zapytamy, to się nie dowiemy. No to zapytajmy się. Avaro, どうかしたのですか？いえ、遠慮しておきます。ブー、dobra, to była szybka. Szybka rozmowa. 共に食事をとる必要性を特に感じないので。Co zrobisz, jak nic nie zrobisz?
どうぞ。別に2つ以上でも構いませんが。それは一体どういった意図から来る問いなのでしょうか。なるほど。私の普段の言動がそういった形で受け取られていると。迷惑など思うはずがありません。ある程度の信仰は任務の遂行上でも良い方向へ働きます。機会があればぜひにでも。Nie, tylko misja i misja. Uuu, naprawdę ten kij aniołowy, który trzyma im nie skrzydła, wchodzi naprawdę głęboko, głęboko. Nie. その、ですね。実は、ですね。私は人と。どうすれば親しくなれるのかわからないんです。dobra, szufladkujmy ją jako introwertyk z typowymi lękami społecznymi.何を話せばいいのか見当もつきません。任務に関することならやり取りが可能なのですが、指示となればすぐに頭が混乱してしまうのです。ミクシュワナ、mamy w fortecy gościówę, która przez paręset lat żyła sama w wieży. Ona nawet sobie daje radę. 目が合うだけでも緊張します。この城塞に来てからはいつも唇が震えそうになるのを必死に耐えているのです。もちろんです。現状では万が一のことを考えれば距離を取る方が妥当ですが、少ない可能性よりも普段の生活を優先した方が利が大きい。そしてそうなればなるほど万が一も防ぎやすくなる。również praktycznie do tego podchodzi。Kogo to obchodzi? Pytanie, kto pytał o to? それは違うんです。だってあんな容姿
Kolejna fanka kotów. O, to jest 100% bardzo śmieszne. この状態のままの言葉遣いではいけません。この言動は私にとって威圧と同じ意味を持っているからです。そうなるように包み込ませない意思を感じてしまうでしょう。そうなります。素の自分はもう少し当たりが柔らかいと自分では思っているのですが。 私はこのフィアスピア地方の代表として、マーズテリア神殿から任務を受けました。いや、パトラフィッシュガダジスルジミ。だが私はまだ、千円州の中でも若く、早い出世を疎む者が多い。故に、州へ相応の実力があると見せる必要があったのです。それが、今の私の姿を作った理由です。 Próbuj mi krzyżona. Spróbuj ją pogłaskać po głowie, Avaro. No spróbuj. To ci się nie uda, nosi hełm zawsze. Dobra, sytuacja jest beznadziejna. Jakie szlachetne, Avaro. Pomożesz jednej gościowie, która nie jest w stanie rozmawiać z ludźmi. Dziękuję.
Chyba tak. A nata wa nani o kangae te iru no desu ka? Kami o konna zatsuji de wazurawase te yoi wake ga nai deshou. Ona chętnie by ci pomogła, i tak nie ma nic innego do robienia przez cały dzień. O, to będzie się ciągnęło przez jakiś czas. Dobra, pogadaliśmy z Mikshuaną. Okazało się, że jest ona cholernym introwertykiem, która boi się gadać z ludźmi. No tak zaczyna z ludźmi gadać tak nieformalnie, to zaczyna jej się głos trząść i wszystko jej się myli i wychodzi na głupka. Co jest bardzo śmieszne. Dla wszystkich dookoła, ale nie dla niej. I tak, i boi się temu o tym komukolwiek powiedzieć, poza Avaro. A szczególnie boi się Fii. Avaro więc się zgodził, że jej będzie próbował pomóc jej, jak nawiązać nieformalne rozmowy z ludźmi i ogólnie jak nie być odludkiem. To będzie, tak, to będzie, w tym rozdziale będzie źródłem śmiesznych eventów. Trochę cringe'owatych, ale nie tak bardzo jak z Lish, więc czekamy na to. Dobra, diet, co tam u ciebie? Avaro-ka. いい街だと思ったな。よく作ったと感心するよ。おお、やくみも。ここは俺様の診断ごと収まる広く大きな場所だ。一つの住処として、移動工房として、気兼ねなく仲間と共に暮らせる。神の庇護下にいるってな。やっぱり安心できるんだろう。アバロ、お前はこの先も義士であり続けるのか。Aż wynajdzie wszystkie technomancje, całą technomancję wynajdzie. そうか。義士であることに誇りを持っているのはいい。いつまでもその立場のままじゃいられねえ。言っている意味はわかるか。Nie, nie wiem o co chodzi. いや、そうじゃない。同じ単領士である俺様も、水頭銃の診断を立ち上げてからは、いろいろと考えさせられることがあった。平たく言えば。視点が変わったんだよ。ああ、自分だけを食えるようにすればいいだけじゃ足りねえ。俺様と一緒になってくれた家内、生まれてきた子、そして診断に所属している技師たちの生活を考えるようになった。Czy to czyni cię mniej technomantą niż wcześniej?
その通りだ。負った責任の重さの分だけ男はでかくなる。お前はこの先変わっていく必要があるんだ。いつまでも変わらないものなんかね。お前はもう一階の技師ではいられない。これから先も嬢ちゃんの隣に居続けるならばだがな。城西が新京の山路へたどり着いた後、どうしたいか考えているのか。Żyć w zdrowiu i dostatku。それはまだこの規模だからだ。目先のことを考えるのはもちろん大事だ。一歩目でつまずくようじゃ何事も成し遂げられねえからな。ただし集団の代表ってのはそれだけじゃいけねえ。全体を見通してなおかつついてくる奴らに先があると思わせないといけねえんだ。その神の使徒はお前だろ。神が示した先を目指して進むのは当然だ。信徒ってのはそういうもんだからな。だがその道のりは舵取りであるアバロが指示している。そうだろ。次々と新しい希望を描くのは嬢ちゃんの役目だ。だがそこへ行くための道を決める役割はアバロだ。その自覚は忘れちゃいけない。お前はカッコつけだからね。責任から逃れようとはしないだろう。だが最終的に集団を導けていないってのは責任を果たせていないってのと同義になる。それを意識するだけでもだいぶ違うぞ。いや少し違う。導いた結果を示せってことだ。そうだ。極端なことを言えば真面目な態度や人から好かれるように振る舞うことは代表に必要ねえ。先頭に立つ者に求められるのは純然たる結果だ。それがあれば組織や集団が成り立つ。例えば紹介の運営では結果として黒字を出せない代表はいらねえってことだな。そうだな。それもあるだろう。神様と使徒、その立場から考える嬢ちゃんとお前の役割は人がついていきたくなるような道を示すってことかもしれねえがな。
O, bardzo wszystko, bardzo ciekawe. それも予測して舵を取るのが王ってもんだ。俺様が何を言いたいかもう分かってるみたいじゃないか。俺様が抱えられる規模はお前とは比べ物にならねえよ。うん、słuszna uwaga。アバロ、いろんな経験を積んででかくなる。そんで俺様が安心して商売できる環境を作ってくれ。てるじゃねえか。お前が使える神のために用意した場所で多くの人がその恩恵を受けるんだよ。精進しろ若者。そっちは俺様仕事がある。いつまでも青臭いガキに構ってられねえんだ。Brat, brat, znaczy miał na myśli brat, w sensie Urwis. Nazywa nas Urwisem. Przed chwilą mówił, że jesteśmy królem. Cały diet. Dobra, to była dłuższa filozoficzna pogadanka z dietem. Diet powiedział Avaro, że nadchodzą dni, kiedy nie może być technomantą już. W sensie nie może być tylko technomantą, bo praktycznie jest przewodniczącym tego małego miasta, które w dodatku w przyszłości będzie się jeszcze bardziej rozrastać. Więc nie może sobie pozwolić na byciu tylko technomantą. Musi być również przywódcą i tak jakby politykiem, a nawet królem. Co ważne, musi swoim jakby przykładem dawać na natchnienie dla swoich ludzi, nadzieję i cel. Bo najlepszy przywódca to taki, który daje wyniki. Jeżeli ludzie zobaczą, że to, co robisz, daje efekty, to sami będą naturalnie za tobą podążać. I tak, to taka trochę była przedługa rozmowa, ale ciekawa. Dobra, mam jeszcze jeden event, odpalmy go jeszcze.健康に気を使わなくてもいつでもお肌ピチピチです。シワ一つありません。あと違う、私女神様だからね。あーただ wyjaśnia wszystko。たたもう近いね。見えるようになってきた。No, w tym problem, nikt nie wie.
遭難しちゃうのか。私も聞いたことあるよ。フィユシア教の聖地って言われてるけど、どんなところだろうって住人さんたちと話してたの。山の一番上に空に浮かんでる天空城があるんだとか、ものすごい金銀財宝が眠ってるんだとか、神様がたどり着いた人の願いを何でも叶えてくれるとか。Coś jak stalkerze, co? フィユシアって神様が当時慕ってた神様を救うために作り出した武器や軍隊がそのまんま残ってるとかね。To ciekawe. Może się okazać, że Fuchsia bardzo nie lubi jakichkolwiek broni, więc jak pojawimy się u niego na podwórku, to może nas zaatakować. Dlaczego nie Fia? To w sumie słuszna uwaga. Magiczne urządzenie, które naprawia wszystkie problemy. いれば私は大丈夫だね。アバロがそばにいてくれる限り、どんなことになっても
私は後悔なく道を進める気がするんだ。No to piękne uczucie. W sumie zwrócę uwagę, to jest coś, co chyba... To jest wątek, który chyba drugi raz się powtarza, a jeszcze co najmniej raz się pojawi. Więc w sumie dosyć ciekawe, tak, bo widać, że jednak Fia rzeczywiście ma dosyć powracające problemy z tym, że nie wie, kim była w przeszłości, że to boi się tego. Dobra, też była w sumie dosyć poważna rozmowa. Powiedzieli o tym, że tak, są dosyć... coraz bardziej zbliżają się do Divine Mispillar. Także już nawet dosyć wyraźnie tam widzą ten cały obłok. I w sumie tak, powiedzieli o tym... Tak, Fia trochę boi się też o wszystkim rozmawiać z Avaro. No to tak, bo nie chce, żeby o wszystkim wiedział. Jednak... Tak samo Avaro chce, żeby dobrze o nim myślał. A z drugiej strony właśnie podzieliła się z nim swoimi lękami, że boi się teraz o dużo rzeczy, boi się tego o swojej przeszłości, kim była, dlaczego została zamieniona, dlaczego została uwięziona w tej fortecy. Tak, i boi się, że forteca również jest obrazą dla bóstw i może zostać zniszczona. Avaro starał się ją pocieszyć, jak mógł, powiedział, że gdzie ją wspierał zawsze jak może i że powinni iść do przodu, że na pewno zawsze coś wymyśli, jak sobie poradzić z problemami. Dobra, można też zauważyć taki ogólny trend zmiany charakteru gry, jak na początku była pełna takich głupkowatych zdarzeń z kotami i Fiją. Zwłaszcza na samym początku, kiedy w Avaro z Fiją sami mieszkali praktycznie w fortecy, była cała masa zdarzeń tylko z nimi. To teraz tak, stawki się wzrosły i stawka wzrosła i tak, coraz więcej będzie takich poważnych rozmów i zdarzeń, które mają wpływ na wszystkich mieszkańców fortecy, nie tylko na Avaro i Fiją. Dobra. Katolik chce coś z nami pogadać. Może znalazła drogę dla fortecy. A może chce coś wspomnieć o swoim pochodzeniu w końcu. Zobaczymy niedługo. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.